Audioteka przedstawia podcast Łukasza Orbitowskiego. Pograne. Odcinek pierwszy. Tomasz Bagiński. Cześć, nazywam się Łukasz i zapraszam do mojego podcastu Pograne. Gość, którego nie trzeba chyba przedstawiać, bo wszyscy go znają, Tomasz Bagiński, reżyser, producent, zapalony gracz, osoba kreatywna, a przede wszystkim bardzo miły rozmówca. Raz, dwa, mamy to, to chyba się może nawet uda, bo to pierwsza rozmowa i też pierwszy test sprzętu, którym dysponuję, więc wszystko się może wypierdolić na twojej osobie. Zobaczymy. Słuchaj, ja ci postaram się zająć jakieś... Słuchaj, no to nie wiem, czy jestem najlepszą osobą na taki, wiesz, początek inaugurację, bo ostatnio czarne chmury się przecież nad moim nazwiskiem zbierały. Ale jakie czarne chmury, bo ja nic nie wiem. Cóż się przydarzyło przecież? Raczej chyba ten drugi Wiedźmin ci wypalił. Nie, no drugi Wiedźmin mi wypalił i wydaje mi się być bardzo udany, ale rzeczywiście odbiór, szczególnie wśród naszych rodaków, był powiedzmy szczerze mieszany. A przynajmniej część naszych rodaków była bardzo głośna, jeżeli chodzi o wypowiadanie się na temat drugiego sezonu w bardzo negatywny sposób. No ale cóż, no, jak się już coś robi, to z reguły człowiek też dostaje czasem pomidorami, jak tam stoi na tej scenie. Słuchaj, a to nie jest tak, że Wiedźmin stał się takim naszym narodowym dobrem i każdy usiłuje w jakiś sposób zawłaszczyć go dla siebie i bronić jedynego prawdziwego Wiedźmina? Jest to, wiesz, możliwe nawet. Tak głęboko aż tego nie analizuję. Faktycznie temperatura emocji czasem mnie zaskakuje, no bo faktycznie wygląda to tak, jakby to nie o Wiedźminie byśmy mówili, ale przynajmniej o jakichś postaciach biblijnych. Niemniej jednak tak daleko idących wniosków możemy nie wyciągał, no bo to znamy się, więc wiesz, że ja jestem taki trochę analityczny, więc teraz bym się zaczął zastanawiać, czy rzeczywiście mamy statystykę, żeby takie wnioski wyciągać. Czemu ty się właściwie czujesz tak bardzo odpowiedzialny za ten serial? Bo wiesz, no ty się stałeś takim ambasadorem serialu Wiedźmin w Polsce, a przecież tego ani nie reżyserujesz, ani nie jesteś showrunnerem, jesteś producentem wykonawczym. Jesteś jak gdyby jednym z wielu kolesi, którzy tam dłubią przy tej produkcji. Wiesz co, tak, aczkolwiek mam, podejrzewam, trochę więcej do powiedzenia niż się może niektórym ludziom wydaje, szczególnie no, od drugiego sezonu w górę. Więc myślę, że no nie będę też chował się za czyimiś plecami, udawał, że przy tym projekcie nie pracuję. No, jeżeli spędziłem nad nim, no, drugi sezon to było półtora roku, pierwszy sezon to było bodaj 9 czy 10 miesięcy. Nie jest tak, że w tym czasie grałem z Apexa na PS4. Nie? Słuchaj, no właśnie, bo ja nie chcę z tobą gadać o Wiedźminie. Przejdźmy do, słuchaj, naprawdę ważnych pytań, więc jaka jest twoja ulubiona gra? Nie mów, że życie. Moja ulubiona gra to życie, nie? Ale wiesz co, to nie jest... Nad tym pytaniem się nie zastanawiałem, bo zastanawiałem się nad pytaniem, jaki jest mój ulubiony film. Nie zastanawiałem się nad pytaniem, jaka jest moja ulubiona gra, no bo tutaj trzeba by pewnie jednak wyznaczyć jakieś widełki czasowe. Obecnie, w tej chwili... Znowu wróciłem do Apexa, nie? I znowu gram dużo do Apexa i bardzo mi ta gra pasuje. Ale to się przecież zmienia z czasem. Kiedyś to był Quake, kiedyś jeszcze dawniej to był, nie wiem, w czasach Atari to był jakiś Boulder Dash czy coś podobnego, więc trudno powiedzieć, podać tytuł, który jest moją ulubioną grą wszechczasów, bo to się przecież zmienia. Obecnie w tej chwili, na ten dzień, to jest Apex. Słuchaj, aż mi głupio, bo ja nigdy w to nie grałem. Właściwie nie wiem, o czym ten Apex jest. To jest jakaś strzelanka, prawda? Tak. Ja w ogóle lubię strzelanki, lubię gry takie szybkie, energetyczne. No i oczywiście w moim wieku jest to już w jakiś tam sposób kłopotliwe, no bo refleks już nie jest ten,
A to naprawdę się czuję. Znaczy wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale ja czuję, że no, młodsi ode mnie są po prostu w te gry znacznie lepsi, łącznie z moim synem, ale no, dalej sprawia mi to ogromną frajdę. No i ten gatunek, który się zaczął, kiedy się zaczął 90 bodaj 5 rok, dobrze pamiętam. No mówimy o pierwszym Quake'u, o takich rzeczach, tak? No mówimy, to jeszcze wtedy Doom, nie? No bo pierwszy Quake już był chwilę później, a wcześniej jeszcze był Wolfenstein, to ten gatunek zasadniczo, bardzo, od kiedy powstał, to bardzo jakoś trafił do mojej duszy i do mnie i faktycznie lubię tego typu gry. Nie jest to jedyny gatunek, który grywam, ale rzeczywiście strzelanki pierwszoosobowe to jest coś, co w jakiś tam sposób się potrafię kto wkręcić. No? Słuchaj mnie teraz, ja się przejąłem tym, co powiedziałeś o wieku. Jak wiemy, mamy różne kategorie poziomów trudności. Jest tam łatwy, trudny, co ci będę mówił, wszyscy to znamy. I teraz zacząłem sobie wyobrażać kategorię senior, która się pewno za 10-20 lat pojawi, bo słuchaj, gracze będą starzy. Będziemy, słuchaj, dziadami, którzy cisną jakieś najłatwiejsze możliwe poziomy na konsolach. Tak, jeszcze będzie podkręcona jasność obrazu, bo to wiesz, już się nie wszystko widzi. Jakieś specjalne nakładki na ostrość, żeby można było, wiesz, powiększone subtitle i wszystkie napisy. No, w pewnym sensie już takie opcje w grach są. Słuchaj, nie jednak będą pewnie bardziej rozpowszechnione. Ja tego doświadczyłem, bo mnie dzieciaki namawiały, żebym zagrał online w Battlefielda. Czy jakąś taką grę, właśnie strzelankę sieciową, sobie myślę, no to dobry jestem, wejdę, pogram. Wytrwałem może 30 sekund, ale to było tak, że po prostu wychodziłem na planszę, pyk, gasło światło i gramy od nowa. Słuchaj, uciekłem z podkulonym ogonem. No ja jakoś tą emocję lubię, no bo rzeczywiście dużo się przegrywa, szczególnie właśnie jak już refleks nie ten. Ale te nowe gry są dosyć ciekawie zaprojektowane. Tam wydaje mi się, sporo pracy idzie w to, żeby uniezależnić wyniki w danej grze wyłącznie od skilla w strzelaniu, no bo jest sporo zagrywek taktycznych, zwłaszcza w tych grach, gdzie się gra z kilka osób przeciwko innym grupom, gdzie jedna rzecz to jest rzeczywiście taka sprawność po prostu zwykła, manualna, która pozwala szybko celować, szybko poruszać się po mapie i tutaj no to będzie spadać. No tutaj nie ma co malować sprawy na zielono, jesteśmy już na krzywej dołującej. Ale mówisz o mniej osobie, tak? Tak. Nie da się ukryć. Ale jednocześnie jest tyle tam nowych mechanik, że jednak tam wciąż można mieć sporo frajdy z tych gier, no bo w momencie, gdy się uczysz, jak się pozycjonować na tej mapie, gdzie się w tej mapie pojawić. Poza tym ja na przykład, jeżeli chodzi o takie gry, konkretnie na przykład teraz w Apexie gram głównie postaciami wspierającymi, czyli ci młodzi idą do ataku, a ja tam jestem medykiem z tyłu, czy jakimś gościem wsparczą, który prowadzi wsparcie. Czyli ty grasz online, tak? Tak, ja gram online. To jesteś lepszy od... To jest największa frajda. Słuchaj, nie, ja jestem, słuchaj, gościem, który ma kampanię single player i ją morderczo przechodzi, ale wiesz, ja jestem z tej drużyny Soulsów, wiesz, najgorsi ludzie. Ci, co grają Soulsy. Ale wiesz... Ja w Soulsy nie grywam, bo jakoś mam mało się wkręcam w third person perspective. Ale słuchaj, grałeś w Titanfalla 2, bo to jest... W co, przepraszam? Fantastyczny single. W co, Titanfall. A wiesz, że nie? To zagraj w Titanfalla 2, bo to jest ten single player, na którym potem został oparty Apex. I jestem bardzo ciekaw twojego zdania, bo to jest moim zdaniem jeden z najlepszych single playerów w tej kategorii ever. Słuchaj... Z wielką radością, ale czy ci ludzie, którzy, z którymi grasz tam po sieci, wiedzą, kim tak naprawdę jesteś, że masz, nie wiem, ksywę Baggins Killer czy coś takiego? Nie, no ksywę mam Baggins, ale ale nie, raczej nie wiedzą. Większość ludzi, z którymi się gra, są gdzieś tam za granicę. Niespecjalnie pytają, ja też jakoś
nie odsłaniam się jakoś wybitnie podczas tych rozgrywek, więc niektórzy wiedzą, większość raczej nie. Słuchaj, ja bym cię na chwilę pociągnął za język w sprawie kombatanstwa growego. Ty pamiętasz jeszcze, wiesz, mieliście giełdę w Białymstoku, giełdę komputerową w latach 90. Tak, mieliśmy. Ja pamiętam i giełdę komputerową w Białymstoku, i giełdę komputerową w Warszawie, bo jeszcze jak się przeniosłem do Warszawy, to wciąż to funkcjonowało. Wiesz co, ja pamiętam krakowską i wiesz, i tam było wszystko, łącznie z jakimiś pornolami, z handlem wodą, z najazdami policji Armagedon. Jak ty to wspominasz? Ty byłeś tym jednym z tych gości, którzy przyjeżdżają z twardymi dyskami nagrywać sobie nowe gry, nowe demka? Żeby słuchać twarde dyski. No ja byłem tam cieniosem, no bo ja zaczynałem od Atari z magnetofonem setowym, więc to oznaczało wczytywanie gry przez pół godziny czasem przez 20 minut, czasem przez 50. No i głównie jeździłem na samym początku tam, jeżeli chodzi o giełdę białostocką, jeździłem po kasety. Potem nawet zacząłem... Potem nawet zacząłem sam przez kilka tam miesięcy kasety przegrywać i sprzedawać. To jeszcze były czasy, kiedy nikt piractwa nie nazywał piractwem, no bo to było absolutnie legalne w Polsce. No, ponieważ okazałem się słabym biznesmenem, takim, który niespecjalnie dba o jakość tego, co sprzedaje, no to szybko z tej giełdy musiałem zrywać. Niemniej jednak doświadczenie sprzedaży kaset, nagrywania kaset, kupowania kaset i generalnie całego tego obiegu związanego z Atari 65X i późniejszymi modelami, no to wciąż jest w miarę świeże w pamięci. Ale wiesz, ja mało w ogóle pamiętam. To tutaj my się różnimy, bo ty jak czytam swoje książki, no to tam wynajduję takie detale, które już dawno zgubiłem i dawno moja pamięć je zapisała jakimiś innymi rzeczami z późniejszego okresu. Więc to, co ci teraz opowiadam, to są już tylko takie przebłyski na wspomnień trochę. Twoja żona Monika, zdaje się, powiedziała, że to ona odpowiada za wspomnienia, a ty jesteś człowiekiem procedur. Mi się bardzo ten cytat spodobał. Coś w tym jest. Nie wiem, faktycznie mam taki mózg, że sięganie w przeszłość bardziej niż 5 lat już wywołuje u mnie jakiś wysiłek. Znaczy to nie jest takie bardzo proste tam. Muszę zaglądać do notatek. Ale ja jeszcze cię o jedno w takim razie tylko wspomnienie poproszę. Czyli o to, jak twoja rodzina, twoi rodzice reagowali na fascynację komputerami, na granie, na takie rzeczy, bo pamiętam, że mnie ojciec opieprzał o granie i nawet mówił, że nie rozumie tych dziwnych, pamiętam ten cytat do dzisiaj, nie rozumiem tej głupiej ambicji dojść do czegoś na ekranie. To są słowa mojego taty, a co mówił ci twój? Nie pamiętam. Nie, ale wiesz, to jest coś takiego, że akurat trafili się mi bardzo jakoś udani rodzice, którzy wielkich barier w rozwoju moim szalonym, bo mój rozwój od samego początku był dość przedziwny i szedłem w dość niezwykłych kierunkach, jak na syna dwójki matematyków, to nie pamiętam jakichś takich sytuacji. Wiadomo, że rodzice i wszyscy rodzice w tamtych czasach bardzo nas cisnęli, żebyśmy nie przesiadywali przed ekranem non-stop, bo ten ekran miał tak samą magnetyczną moc, jak ma teraz. I rzeczywiście spędzało się przed tym ekranem bardzo dużo czasu. Ale wiesz, to też były inne czasy troszeczkę, te komputery były inne. Jeżeli się, mówię, gra wczytywała przez 20 minut, no to coś trzeba było w tym czasie robić. Częściej się wychodziło jednak na zewnątrz. Miało się sporo zajęć poza ekranowych, więc nie sądzę, żebym był szczególnie jakiś inny niż inne dzieciaki w tamtym czasie mające komputery, więc ani nie grałem za dużo, myślę, ani jakoś specjalnie mało. Byłem takim przeciętniakiem zupełnie, jakim, wiesz, normalcem, jak się to mówi. Słuchaj, normikiem. A jak jest teraz, bo teraz sam jesteś ojcem i w co grają twoje dzieci?
Masz, Jakubacie, nie wiem, jakieś wspólne tutaj pole działania, bo ja nie mam ze swoimi żadnego. Moje dzieci grają zupełnie coś innego niż ja. Odmienne światy. Głównie z synem grywam i grywam głównie właśnie w gry akcji lub od czasu do czasu w gry, gdzie można grać jakiś rodzaj rozgrywki sieciowej, kooperacyjnej. No to nawet się mocno wzmocniło, no bo ostatnie kilka lat spędzam dużo czasu poza domem i możliwość odpalenia gry sieciowej i pogrania z synem, no to jest taki jednak fajny sposób spędzenia czasu z synem. Wprawdzie na odległość, ale zawsze coś. Moja córka raczej nie grywa, tam jakieś Simsy może, jakieś pojedyncze małe rzeczy, jakiś Roblox, no bo to jest rzecz, której ja z kolei niespecjalnie rozumiem, no ale to jest już świat naszych dzieciaków i nie musimy mieć niego wglądu. Ale nie, mój syn głównie gra w gry akcji, więc tutaj akurat mamy coś do... Możemy tą rozrywkę dzielić między nas i możemy grać razem te same tytuły. A ty próbujesz jakoś chronić dzieci przed niektórymi grami, nie wiem, przed GTA? Wiesz co, akurat w GTA się jeszcze nigdy, na szczęście żadne z moich dzieciaków nie wkręciło. U nas były wojny o to. Największe marzenie, zagrać w GTA i poznać lepiej Trevora. Wiesz co, zasadniczo coraz mniej na to zwracam uwagę, bo też dzieciaki mam już coraz starsze, no właściwie są nastolatkami oboje. I ta ilość blokad i ograniczeń, jakie mogę na dzieciaki w tym wieku nakładać, się coraz bardziej mniejsza, a starałem się na to zwracać uwagę, jak dzieciaki były mniejsze i to dotyczyło i filmów, i gier. A teraz jak ja siebie pamiętam, kiedy miałem tam 13-15 lat, no to też już raczej docierały do mnie treści przeznaczone do dorosłych, więc myślę, że to jest już ten wiek, kiedy można troszeczkę poluzować te ograniczenia. No cały czas staram się i staramy się w rodzinie, żeby dzieciaki miały świat poza ekranem. To jest teraz szczególnie trudne, to ty też wiesz o tym pewnie, no bo zdalna szkoła tak tam przeorała wszystkim mózgi, że to będziemy się z tego wykopywać przez 20 lat. Wiesz, tutaj trzeba powiedzieć, że rozmawiamy 27 grudnia a od jutra rusza znowu zdalne. Tak, także... ale w Warszawie jest od pojutrza chyba są ferie. No, to macie wiele szczęścia, bo u nas w Krakowie akurat się ferie kończą. Także my bardziej dostaniemy po nerkach, ale słuchaj, inna sprawa, inny temat. Spróbuj, odwołam się do twojej wyobraźni. Wyobraź sobie, że mam właśnie spółkę, która kończy dużą grę i bardzo chciałbym, żebyś mi nakręcił filmik, intro, no takie jak do Cyberpunk albo do Wiedźmina. Co mam zrobić? Poza oczywiście dowiezieniem ci walizki Forsy. Zacznijmy od dowiezienia walizki Forsy. To, proszę cię bardzo, słuchaj, kurier pojechał. Wiesz co, zazwyczaj, ja już bardzo rzadko robię tego typu pracy, to znaczy pracę marketingowo-reklamową, ale zazwyczaj zawsze starałem się najpierw wyczuć, co tak naprawdę człowiek z tą walizką kasy chce. O, widzisz, to otwieramy taką puszkę Pandory troszeczkę. Ale bardzo dobrze, niech wyjdą potwory. Wchodzimy w bardzo szeroki temat, ale ja na przykład nie jestem stuprocentowo przekonany, że w każdej sytuacji akurat filmowy trailer jest najlepszym sposobem wykorzystania pieniędzy w sposób marketingowy. Szczególnie w dzisiejszych czasach mamy dużo innych możliwości. Mamy bardzo dużo możliwości tego marketingu precyzyjnego, marketingu celowanego, który wymaga nieco innych treści. I zrobienie filmu, animacji, cinematiku, który reklamuje jakąś tam grę. Oczywiście zawsze jest fajny i ma to jakąś oglądalność, ale jest przeraźliwie drogie. I to w ogóle rzeczy fajnie wyglądające, te rzeczy, które mają jakiś taki wysoki production value, czyli taką wartość ekranową, produkcyjną, no to te rzeczy są tak
dla zwykłego słuchacza, dla zwykłego widza podejrzewam, że są absurdalnie drogie, bo po prostu bardzo dużo ludzi musi przy tym pracować. Bardzo wielu specjalistów jest. Więc się zawsze mówię, hej, najpierw się zastanówmy, co tak naprawdę chcesz, mój drogi kliencie, osiągnąć, a potem się zastanowimy, czy akurat film jest najlepszym celem do tego. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy twórca gry, czy klient, czy jak tam nazywać tę osobę, która z tym przychodzi, ma już konkretny scenariusz, ma konkretną wizję i zależy zależy tej osobie tylko i wyłącznie na jej realizacji. No to wtedy idzie to przez budżet, idzie to przez producentów i praca się zaczyna. A powiesz, ile forsy musi być w walizce na taki film? Nie. Okay. Ale w tej chwili, jeżeli mówimy o takich tematach pierwszoligowych, no to miliony, no. To dużo kryć. I to nie dlatego, że Baggins sobie tam basen nowy będzie kupować, tylko dlatego, że to są projekty, które czasem angażują setki ludzi. Jasne. A na ile ty jesteś osobą, która nagina się do woli innych? No już wziąłeś ode mnie tę walizkę forsy, wysyłasz mi film o smoku, czy też jakiś jakoś storyboard o smoku, ja mówię, nie chcę, Tomek, żadnego smoka, chcę wilkołaka. Twój smok jest do dupy, dawaj mi wilkołaka. No i co ty na to? Wiesz co, no to staram się dyskutować, no bo jeżeli bardzo wierzę, że to powinien być smok, a nie wilkołak, no to będę się o to trochę bił, ale ja też nie mam natury Rejtana, czyli jeżeli mój drogi kliencie, chcesz sam sobie zrobić krzywdę i bardzo, bardzo naciskasz na to, żeby to był wilkołak, no to dostaniesz tego wilkołaka. No, ja mogę troszeczkę próbować to zmiękczyć, zmienić, powiedzieć ci, że słuchaj, no nie jest to może najlepszy pomysł, ale jeżeli naprawdę w to wierzysz, a po twojej stronie jest siła i pieniądz, no to też nie będę robił za, nie wiem, jakie to byłoby dobre porównanie. No nie będziesz bronił, nie będziesz bronił straconej sprawy, nie będziesz bronił Częstochowy, no po prostu, a, jeżeli dobrze rozumiem... To no. Ktoś, to poddajesz się w jakiś sposób woli tego, który zamawia? Zasadniczo tak, bo wydaje mi się, że nie można tego ignorować. Znaczy nie robimy tego w przypadku tego typu projektu. Jeżeli mówimy, nie wiem, o czołówce do gry, czy czymś takim, no to nie jest, nie wiem, komiks, książka, który ja sobie sam dla siebie piszę dla własnej przyjemności. Ktoś przyszedł i ktoś to zamówił. Więc częścią wykonywania dobrze swojej pracy to jest jednak przyjmowanie uwag od osoby, która za to płaci. Ja mam od wielu lat też takie przekonanie, że znaczy ja jestem bardzo głośny, jeżeli chodzi o mówienie, jeżeli na przykład moim zdaniem ten pomysł wymaga jakiejś pracy, czy wymaga jakichś zmian i tak dalej. Ale też nie jestem rewolucjonistą, nie będę wychodził i trzaskał drzwiami i mówił, że po moim trupie, no bo to nie są tego typu projekty. No mówię, nie rysuję sobie zabawnych rysuneczków w zeszycie dla własnej przyjemności i przyjemności moich dzieci, tylko robię rzecz komercyjną. A tobie to w ogóle sprawia frajdy? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Słuchaj, no mamy, są jakby różne metody znajdowania frajdy w życiu. Można sobie mieć, nie wiem, dajmy na to, chcesz budować most, nie? Aha. Możesz mieć ogromną frajdę budując sobie mostek w ogródku, sam to wszystko dotkniesz tego drewna, a tym hebelkiem to drewno przejedziesz się do Kastoramy, kupisz odpowiednie śrubki z odpowiednimi końcówkami. Ten twój most będzie jakimś takim pokazem twojej miłości do warsztatu, do pracy ludzkiej, nie? I sobie tam zbudujesz ten mostek. Jeszcze do tego będzie praktyczne, potrzebowałeś mostka, żeby przechodzić przez rzeczkę na swojej działce. Tak? Jest tego typu myślenie.
No ale jest też frajda budowania rzeczy w gigantycznej skali, w skali, która angażuje, nie wiem, kilka tysięcy tam pracowników. Budujesz w kilometrowej długości mega gigantyczny most łączący dwa miasta, które się musiały połączyć. Z tego mostu będą codziennie korzystać setki tysięcy ludzi. I budując już to wielkie przedsięwzięcie, no to ty już tam nie będziesz w stanie dotknąć wszystkiego związanego z tym mostem. Już będziesz musiał nauczyć się w jakiś tam sposób dowodzić ludźmi. Będziesz musiał zaufać ludziom, którzy czasem będą mieli troszeczkę inne podejście do tego, czym ten most powinien być i jak powinien wychodzić. I będziesz się musiał nauczyć też jakiegoś kompromisu, ale frajda operowania w tej skali jest ogromna. No bo i ta satysfakcja, która później przychodzi, też jest ogromna. No wiesz, no. Jeżeli mówimy o trailerach na przykład tam do gier, były takie trailery, które były oglądane przez kilkanaście, kilkadziesiąt milionów osób i no to jest fajne uczucie, że coś takiego się robi i do czegoś takiego się dotknęło, przyłożyło rękę. A ciebie jakoś dotknęło to zamieszanie wokół Cyberpunka? No bo byłeś złączony z tym przedsięwzięciem, które poszło no, bardzo krętą ścieżką. Wiesz co, nie. Okej. Okay, bo okay. Ten trailer sobie Cyberpunka powstał, nie wiem, 6 lat czy grał, 7? Jakoś bardzo dużo wcześniej. Potem nam się troszeczkę drogi z CDP-em rozeszły. Teraz znowu jesteśmy w fajnych relacjach. Wydaje mi się, że no ja w ogóle lubię tam chłopaków, tą ekipę na CDP-u. Jeżeli coś w ogóle z Cyberpunkiem było, no to ja się mocno identyfikowałem tam z nimi i tam myślę, że jakieś błędy zostały popełnione przy wypuszczeniu tej gry, ale ilość krytyki, jaka się wylała na nich przy okazji premiery, no to mi wydawało się nieco przesadzone. No. I tyle. Trochę jak z Wiedźminem. No, ludzie traktują to, jakby chodziło o lekarstwo na raka. Albo coś takiego. Chyba nazbyt poważnie, ale przecież to tylko rozrywka. No film gra, mamy się tym bawić. To jest tylko rozrywka, w dodatku no, jest bardzo dużo fajnych rzeczy w Cyberpunku. No, fantastyczna ścieżka muzyczna, fantastyczna strona designerska. I też na szczęście ta gra została już mocno wyprostowana i poprawiona w wielu aspektach. A myślę, że dla CDP-u no, też to była ważna lekcja i że kolejne rzeczy będą inne. Ale nie, to mnie nie dotknęło. Jeżeli w ogóle, no to miałem, kibicowałem chłopakom, żeby się otrząsnęli jak najszybciej i żeby za bardzo do siebie nie brali tej krytyki, a wrócili do fantastycznej pracy, jaką robią. A jak duży jest to biznes w tej chwili? Pytam o skalę wielkości, bo wiesz, gadam z inwestorami, mówią mi, że jakaś gigantyczna, monstrualna kasa jest teraz ładowana w gry i jeszcze każdy je robi. Słuchaj, gadałem ostatnio z pewnym posłem i ten poseł mi mówi, Łukasz, ja robię grę. No sobie myślę, chłopie, no co się dzieje już? Nawet ty się za to wziąłeś? Ja robię dwie gry. Wszyscy robią gry. Było chyba jakieś takie powiedzonko, że jeżeli tam obsługa w twoim domu zaczyna ci mówić o kupowaniu akcji, to trzeba sprzedawać. Więc być może jest coś to podobnego. Jak już twój tam poseł na Sejm czy urzędnik państwowy zaczyna mówić o robieniu gier, to trzeba uciekać z tego rynku. No bo wiesz, no przypuszczalnie to było tak, ale że gościu usłyszał o robocie i ją wziął z jakiejś państwowej spółki. Nie wiem, tej wiedzy już nie mam. Wiesz co, nie. Słuchaj, myślę, że innych osób trzeba pytać, jeżeli chodzi o takie skarki i liczby związane z rynkiem gier. No to jest duży rynek. Mnie konkretnie rynek gier aż tak nie interesuje. To znaczy, ja siedzę w tym swoim ogródku, robię silne seriale i tam mnie interesuje najbardziej. Mam nadzieję, że jeszcze trochę zdrowie mi pozwoli przy tym popracować. A w gry po prostu gram. Ale nigdy specjalnie nie chciałem ich robić, nie chciałem ich projektować. Nie, nigdy? Nie masz jakiejś wymarzonej gry, którą chciałbyś, słuchaj, wyprodukować, zrobić? Nie, nigdy.
Mam sporo wymarzonych filmów i mam sporo tytułów growych, gdzie może coś bym chciał zrobić filmowego czy serialowego w związku z daną grą, bo wydaje mi się, że rozumiem język narracji tej tradycyjnej filmowej i wydaje mi się, że już mam na tyle dużo doświadczenia, że jestem w stanie takie rzeczy robić. Ale gier nie chcę robić. To jest zupełnie inny rodzaj narracji. Ja w gry wolę grać niż je produkować. No dobrze, ale to w takim razie to do jakiej gry byś chciał zrobić film? Albo zekranizować grę? To drugi, w którą gram. Ale wiesz co, ostatnio mi bardzo mocno chodziło po głowie, jak można było podejść do tego Hadesa, w którego wiem, że ty też grałeś. Aha, fajna gra. Bo to jest bardzo specyficzny tytuł, bardzo mocno oparty na akcji, ale też ma świetną ścieżkę fabularną i bardzo no i unikalną tonację, bo ten taki rodzaj czarnego humoru jest wbrew pozorom rzadki w grach, więc to mi jakoś tam chodziło po głowie, ale mam też kilka tytułów, przy których aktywnie pracuję, więc wolałbym o tym nie mówić, bo to już... Ja właśnie tu pękło mi serce, ale jasne, że tak. Więc to jest tak, że kilka rzeczy rozwijam na podstawie gier. Czy coś z tego wyjdzie, to zobaczymy. Jeszcze się musiałbym zastanowić, czy jest jeszcze coś, co faktycznie... Cały czas widzę gigantyczny potencjał w Wolfensteinie, to bezdyskusyjnie. Głównie pewnie jest to jakiś pogrobowiec pracy, zresztą myśmy się też spotkali przy tym projekcie, a więc pracy przy Hardkorze 44. Tak, pamiętam, mieliśmy film razem robić. Tak, to było dawno temu. Ale ten research, który wtedy był zrobiony, to myślenie na temat, jak na język akcji przetłumaczyć sytuację II wojny światowej, no to jest też dość ciekawie rozwijane w całej serii Wolfenstein i jest w tym coś interesującego, wydaje mi się. Wiesz, tam się chyba kryje sceneria, którą bardzo lubisz, bo masz lekki futuryzm i tych cholernych nazistów. Nie? To jest bardzo fajnie zrobiony świat sam z siebie. Zwłaszcza ten ostatni, znaczy przedostatni Wolfenstein, ten, to się New Order nazywało, czy coś takiego, prawda? Tak, to jest bardzo ciekawie skonstruowany świat i bardzo fajny bohater. A jeżeli mamy fajnego bohatera i fajny świat, no to już adaptacja tego jest trochę samograjem, jest dużo przyjemności. Wiesz, tam w którymś momencie ucinają głowę i on ma nowe ciało, tam są strasznie grube motywy. Ale zauważ, że ta seria wciąż ma kilka takich twistów i takich momentów, które są w jakiś sposób zaskakujące, mimo że odbija się cały czas od takiego bardzo już znanego i mającego 20 lat konceptu. Ale więcej niż 20 lat. Ale popatrz, to już ma 30 lat. I popatrz się, to jest też jakiś fenomen świata gier, że one są z nami przez całe życie. Te serie takie jak Cywilizacja, właśnie Wolfenstein, Doom, parę innych. No zaczynaliśmy to grać, jak byliśmy jeszcze dzieciakami. Teraz mamy, wiesz co, dzieci siwe włosy i dalej kapitalizm dba, aby dostarczać nam ten sentyment i tę rozrywkę. Nad tym to trochę nawet ubolewam, bo mam wrażenie, że mało jest tytułów prawdziwie świeżych, które proponują nowe mechaniki. I nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zbudować nowe mechaniki bez zmiany interfejsów, jakiejś takiej poważnej zmiany interfejsów, czyli przejścia na, nie wiem, jakieś neuralinki, jakieś rzeczy związane z VR-em. No w tej chwili właściwie wszystkie gry, które nowe wychodzą, to są jakieś rodzaje wersji mashupów, kombinacji tytułów, które już znamy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o mechaniki. Pojawiają się jakieś świeże rzeczy, ale są niesłychanie rzadkie. I rzadko zdobywają sukces. Usiłuję sobie teraz przypomnieć ostatnią oryginalną grę. Może ten Deathloop był jakąś próbą wprowadzenia nowej jakości, nie do końca udaną. Nie wiem, czy w to grałeś. Wiesz co, w Deathloopa nie grałem, słyszałem dużo dobrego, więc ta gra czeka na mnie. Ja w ogóle, wiesz, mało gram, ponieważ ja mam wąskie dosyć okienka czasowe na granie, więc zazwyczaj gram rzeczy, które znam.
które już polubię. W tym sensie, że nie wiem, jak już zacząłem grać w Apexa, czy jak zacząłem grać w Hadesa, no już potem grałem obsesyjnie i raczej wtedy nie odkrywam nowych gier. Więc Deathloop i parę innych gier tego typu wydanych w ostatnich 2 latach, no to wszystko czeka na swój moment. Ale słyszałem, że tak, że tam coś było nowego, przy czym to dalej jest szalanka, nie? No, znaczy wiesz, mnie to trochę wynudziło, tam ma rzeczywiście pójście w powtarzalność cały czas. Cała zabawa polega na tym, żeby przejść określony etap w określony sposób i dopóki tego nie zrobisz, no to się odradza w tym samym miejscu. Ale słuchaj, ale co z tymi słynnymi multiversami? Teraz każdy też robi multiversa. Może to jest jakaś przyszłość? A wiesz co, ja poczekam z multiversami. Mam wrażenie, że gorączka multiversów przypomina trochę gorączkę telewizorów 3D sprzed 10 lat i kina 3D. Tam już sprzed 11. Gdzie nagle bardzo dużo pieniędzy się w to włożyło, bardzo dużo się włożyło energii ludzkiej, a wynik był taki sobie i wyraźnie technologia nie była jeszcze do tego gotowa. I podobnie widzę multiwers. Znaczy, wydaje mi się, że to jest przyszłość oczywiście, to taka nawet niespecjalnie trudna do przewidzenia, więc... No, obaj znamy Jacka Dukaja, więc te rzeczy, o których się teraz mówi w kontekście multiversu, to Jacek w Czarnych Oceanach napisał 20 lat temu. I też inni twórcy fantastyki te rzeczy już dawno obrobili, więc tam nie ma jakiegoś nowej jakości myślenia. Wydaje mi się, że barierą jest głównie technologia i jeszcze tej technologii nie mamy. I jeżeli miałeś okazję grać w gry na VR na przykład, czy... Nie, ja się tego boję, tak... wiesz? Ja boję się nałożyć czegoś... Mam atawistyczny lęk. Boję się, że jak sobie nałożę ten hełm na głowę, to będę bezbronny i ktoś mi wbije nóż w plecy. Taka jazda, taka paranoja. Potrafię sobie absolutnie taki scenariusz wyobrazić, bo faktycznie człowiek w hełmie VR jest dość bezbronny. Ale wiesz, to jest fajne, jest w tym jakaś zabawa, można sobie tam tym mieczem świetlnym pomachać po odwrót tych przeciwników w VR-ze, ale prawda jest taka, że jest to tak niewygodne piekielnie, jeszcze długo będzie niewygodne, że dopóki technologia nie nadgoni, dopóki nie będziemy mieli wyświetlaczy i narzędzi, i hełmów, i okularów, i systemów, które obniżą próg wejścia do takich zabaw VR-owych czy zabaw multiversowych, to ja jakiegoś specjalnego wybuchu tutaj biznesu nie widzę. No. To będzie raczej powoli rosło niż nagle eksploduje. Może wszyscy teraz inwestują oczywiście. A dzieci mnie męczą strasznie o ten VR, o te kaski. Ja właśnie nie chcę im kupić, bo się boję, że jak wlezą w te kaski, to już z nich nie wyjdą. Rozumiesz mnie? Nie sądzę. Mówię, to jest zbyt niewygodne w tej chwili, żeby faktycznie na dużą skalę się przyjęło. Aczkolwiek, zobacz, ja muszę teraz uważać na słowa, bo ile ktoś coś takiego powiem, no to zaraz ktoś mi wrzuca... Słuchaj, mógłbym ci obiecać, że to... Mógłbym ci obiecać, że to wytnę, ale wierzę, że nie wytnę. Ale po co? Dobrze, mów, kochany. Ale po co? Chodzi o to, że ja mówię oczywiście, że to się dla mnie przyjmie na większą skalę. Oczywiście, że się to przyjmuje już w tej chwili na dużą skalę. Tylko, że wydaje mi się, że te obrazy związane z multiversem, te plany, które są tam rozbudowywane, no to one zakładają dużo głębszą penetrację rynku. Tak wielokrotnie głębszą i trochę teraz czekamy trochę na takiego, nie wiem jak to nazwać, iPhone'a świata VR, iPhone'a świata multiverse, bo przecież małe narzędzia dotykowe istniały przed iPhone'em przez wiele lat. Nawet miałem jakiś taki notesik. Tak, było coś takiego. Zapisywać takie małe rzeczy. Tak, były takie z rysikiem, nie? Tak, ale było potrzebne jakby nowe narzędzie, które jest tak wygodne w użytkowaniu i tak proste, że nagle to przebiło w
prostu ściany masowego zainteresowania. I wydaje mi się, że w kwestiach VR-u i multiversu tego narzędzia jeszcze nie mamy. Te hełmy są spokojne, są coraz lepsze, jakość tego obrazu jest coraz lepsza, ale to jest wciąż niesłychanie niewygodne, tego wciąż nie da się nosić długo, chyba że ktoś, nie wiem, robi challenge na YouTubie. I wydaje mi się, że jeszcze długo tak będzie, że technologia jeszcze długo będzie szukała tego złotego narzędzia, tego wiesz, jakie tam jest słowo? Świętego Graala. Świętego Graala. O to chodzi. Metaversu. To jeszcze chwilę zajmie i dużo myślenia, dużo technologii, dużo mądrych inżynierów się tam zastanowić nad miniaturyzacją wielu rzeczy. Słuchaj, tak gadaliśmy chwilę temu o frajdzie. Co ci sprawia największą radość? I nie pytam tylko o gry. Ty wiesz, gry mi dużą radość sprawiają. Ogromną radość sprawia mi ćwiczenie fizyczne. Co ty ćwiczysz? Głównie teraz kalistenikę w rozmaitych odmianach, bo to mogę ćwiczyć nawet jak jestem, wiesz, w hotelu na 2 na 2 metry, to też mogę to ćwiczyć. Coś jeszcze? Coś jeszcze? Przebywanie w fajnym towarzystwie. Bardzo lubię spotykać się z ludźmi mądrzejszymi od siebie i najlepiej w sytuacjach, w których można spożywać substancje lekko zmieniające świadomość. Ale myślę, że w tym nie jestem specjalnie różny od innych swoich rodaków. I to chyba tyle. Ja mam dość takie przyziemne przyjemności, czyli dobre towarzystwo. Jak nie ma dobrego towarzystwa, to dobra gra komputerowa i tyle. I chyba więcej nie potrzebuję. Dziękuję ci za rozmowę. No wiesz, bardzo lubię spędzać czas z rodziną swoją, no, ale to też jest to takie bardzo zwykłe hobby. To ja jeszcze raz powtórzę. Dziękuję ci za rozmowę. Audioteka dziękuję za wysłuchanie podcastu Łukasza Orbitowskiego pod tytułem Pograne. Gość odcinka Tomasz Bagiński. Realizacja nagrań i prowadzenie Łukasz Orbitowski. Produkcja, montaż i postprodukcja Bartosz Stroczyński. Audioteka. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.